Witam na kanale Retrownia w odcinku pogadankowym. Dzisiaj przyszła kolej na trzeci odcinek z serii o gierkach LCD. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was takie oto cudo od firmy Epoch. Szczegóły już za chwilę. Najpierw jeszcze chciałem Wam wyjaśnić, bo mówiłem, że będzie 5 odcinków o tego typu gierkach. Już wiem, że będą maksymalnie 4, a dlaczego dokładnie, o tym dowiecie się teraz oto w ciekawostce, także zapraszam. A w ciekawostce chciałem Wam tak na szybko przedstawić fajnego tabletopa, również od firmy Epoch z 1981 roku. Gra ta wygląda naprawdę świetnie, możecie sobie zobaczyć tutaj zdjęcia czy tam filmik ze środka, jak cudownie wygląda ten ekran. Niestety nie udało mi się tej konsoli uruchomić, próbowałem przez dłuższy czas i po prostu pomysły mi się skończyły, tak więc wrzucam to tylko jako ciekawostkę. Miał być z tego osobny odcinek, ale niestety pozostaje to tylko w tej formie. Możecie sobie zobaczyć, może ktoś kiedyś mądrzejszy ode mnie jeszcze ją uruchomi, ale niestety ja już poległem. A teraz zapraszam już do właściwej części odcinka. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie gierkę od firmy Epoch, albo jakkolwiek to się mówi, niech mnie ktoś poprawi najwyżej w komentarzu. Jest to gra z 1989 roku i jej pełna nazwa to Magic House Magical Mansion. Jest to taka prostokątna konsolka, tutaj sygnowana marką Walt Disney Company, czyli jest to produkt oryginalny, myszka Mickey i Minnie. Tak jak widzicie, jest to konsolka prostokątna z jednym ekranem i kolorowym takim backgroundem. Jeśli chodzi o sposób zasilania tej gry, to ładujemy ją dwoma małymi paluszkami. A tak jak widzicie, jeśli chodzi o jej tutaj zastosowanie z przodu, jej przyciski, no to mamy przycisk reset, który nam resetuje po prostu grę. Mamy również przycisk mode i action, czyli przed po prostu wystartowaniem gry wybieramy sobie tryb, w którym chcemy grać i później ten przycisk odpowiada za akcję. I z prawej strony mamy cztery guziorki, które odpowiadają za kierunki poruszania się naszej myszki, a także przycisk górny dodatkowo jeszcze służy jako start, kiedy wybierzemy sobie odpowiedni tryb do grania. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę tej gry, no to jest ona wyjątkowo ciekawa. Mamy tutaj pośrodku myszkę mini za kratami. Mamy cztery klucze, które musimy dopasować, aby ją uwolnić. Ale tak, w pierwszej kolejności musimy pójść na piętro. Po lewej stronie mamy księgę z jakimś zaklęciem czy czymś takim, które nam pokazuje tak jakby kombinacje, których przycisku musimy wcisnąć, aby wyeliminować tą miotłę po prawej stronie. Czyli tam nam pokazało, że prawo, lewo, dół, lewo, lewo. Musimy tą melodię zagrać. Wtedy miotła dopiero się tak jakby wyłącza i mamy pierwszy kluczyk. Musimy go wtedy dopasować do jednego z czterech otworów. Nie możemy mieć więcej niż jeden klucz naraz, więc musimy to kombinować po prostu po kolei. Następnie bierzemy sobie drugi klucz i trzeci, które są u góry, jeszcze takie względnie proste do podniesienia. Chociaż niekoniecznie, jak za chwilę zobaczycie, bo tutaj myślałem, że się schowam bezpiecznie przed kulą, którą czarownica na mnie wypuściła, a na mnie nagle jakiś ptaszor wyskoczył. Na szczęście liczba kluczy się tutaj zapisuje, dopóki nie stracimy wszystkich trzech żyć, tak więc nie musiałem tego zaczynać od początku. Czwarty klucz znajduje się na parterze, mamy tutaj takiego ducha. I co jakiś czas otwierają się drzwi, będzie to widoczne, po prostu takie czarne drzwi się pojawią. Trzeba szybko wbiec, wziąć ten klucz. Właściwie to nie wiem, co ja tutaj zrobiłem, że przeżyłem, bo ten duch tak jakby cały czas tutaj nade mną latał, po prostu się poruszałem. I w którymś momencie się znowu pojawiają drzwi, otwierają, więc trzeba szybko uciec i ostatni klucz zanieść, aby uwolnić Minnie. Jeszcze dodatkowo możemy czarownicę, która próbuje wylecieć przez okno, możemy ją kopnąć w dupę po prostu, za to mamy dodatkowe punkty. Także no musicie przyznać, że gierka dosyć ciekawa i po prostu, no wiadomo, potem z każdym kolejnym runem wszystko staje się coraz szybsze, coraz więcej
tam czarownica tych kul wypuszcza i tak dalej, więc no zabawy jest co niemiara, a naprawdę zajęło mi to dobre 40 minut, żeby rozkminić, o co tutaj w ogóle chodzi i żeby to ukończyć, także jestem w sumie z siebie dumny. No i na koniec, jak zawsze, chciałem Was zachęcić do komentowania, feedbackowania jakiegokolwiek, w jakiejkolwiek formie, czy to prywatnie, czy w komentarzach. Powoli już te gierki LCD mi się kończą. Mam jeszcze jedną konsolkę, którą muszę sprawdzić, czy uda mi się ją naprawić. I jedną konsolkę, którą już naprawiłem i ona będzie. Będzie to Pokédex. Kto śledzi fanpage na Facebooku, ten już widział, jak to będzie wyglądało. Także myślę, że następny w kolejności będzie Pokédex. A teraz już po prostu dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze raz jedno spojrzenie na Mikeja. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!